Pierwsze doniesienia docierały do policjantów. Zbierali oni zeznania, które mówiły o tajemniczym obiekcie opadającym bardzo powoli. Ponoć jeden z policjantów przyrównał to do dziwnego meteorytu. Zdążył dojechać na miejsce przed zdarzeniem. Meteoryty z reguły wpadają w naszą atmosferę z ogromną prędkością i spalają się w niej. Wydarzenie ma gwałtowny charakter. Tym razem funkcjonariusz miał czas, by dojechać na miejsce. Strażacy opisali wielkość statku. Mógł być wysoki na jakieś 3 metry, więc zmieściłaby się do niego dorosła osoba. Na jego tyle dojrzeli też jakieś symbole, które nie były im znane. Nie przypominały one znanych im znaków. Ponoć chwilę po przybyciu strażaków na miejscu pojawili się tajemniczy mężczyźni w asyście wojska i ogłosili, że teren musi zostać objęty kwarantanną. Co działo się później? Większość świadków to byli bardzo młodzi ludzie. Jeden z nich, który przedarł się przez blokady, zauważył coś interesującego.